Miałeś ostatnio urodziny. Postanowiłeś odliczać dni od urodzin. Chcesz wiedzieć, jak dawno temu zjadłeś tortu. W związku z tym na kartce na ścianie w swoim pokoju robisz każdego dnia takie kreski. Pierwszego dnia jedna kreska, następnego dnia jedna kreska i tak dalej, i tak dalej. Kolejne dni też stawiasz kreski. Po kilkunastu dniach, skąd będziesz wiedział, ile dni minęło? Policzysz po prostu te kreski. Sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 dni. W kolejnych dniach znowu tych kreseczek przybywa. Teraz liczenie robi się już kłopotliwe. Ale spróbujmy razem policzyć, ile dni minęło. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 dni. Staje się to już uciążliwe. Co będzie, jak dojdziemy do wyższych liczb? Dobrze by było coś wymyśleć, aby sobie pomóc. Pomyślmy, co by tu można było zrobić. Mamy 10 palców u rąk, prawda? To może pogrupujmy te liczby po 10. Może to nam pomoże. Spróbujmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu mam 10 kreseczek. Zakreślę je. Tu mam 10. Idziemy dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj też mam 10. Tutaj też mam 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj też jest 10 kreseczek. Zobacz. Wygląda to teraz lepiej. Nie musisz za każdym razem wszystkiego liczyć. Patrzysz, że masz 1, 2, 3, 3 grupy po 10, czyli razem 30. I jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wolnych kreseczek. To, co tutaj zrobiliśmy, to taki prosty system liczbowy. W naszym dziesiątkowym pozycyjnym systemie liczbowym mamy 10 cyfr. Są to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i, jak się zapewne domyślasz, 9. Za ich pomocą możemy przedstawić dowolną liczbę. Świetne, prawda? Jak to się robi, mając do dyspozycji tylko te 10 cyfr? Każda cyfra w naszym systemie dziesiątkowym ma swoje miejsce. Zapiszę teraz liczbę tych kreseczek. To jest 37. 37. Te miejsca, na których stoją cyfry, specjalnie się nazywają. Uwaga, zdradzę jak. Cyfra pierwsza to cyfra jedności. Tu mamy jedności. Cyfra pierwsza od prawej stoi zawsze na miejscu jedności. Kolejna to cyfra dziesiątek. Tutaj mamy dziesiątki. Zatem 37 to inaczej 3 dziesiątki dodać 7 jedności. Dobry sposób, prawda? Dzięki temu każda cyfra ma swoje określone miejsce i określoną wartość. Dlatego nasz system liczbowy nazywa się też pozycyjnym. Każda z tych cyfr ma swoją pozycję w liczbie. Pozycja cyfry w liczbie jest ważna. Dzięki temu możesz zbudować dowolnie dużą lub dowolnie małą liczbę, jaką tylko chcesz.